W dzisiejszym fleszu gimnazjaliści ze Śliwic odwiedzili starostwo. Dyżur specjalisty z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Społeczna Straż Rybacka Powiatu Tucholskiego. Zapraszamy na targi edukacji i pracy. 13. Międzypowiatowy Konkurs Poezji i Prozy Miłosnej. Maraton na orientację po Borach Tucholskich. W cyklu Szkoły Powiatowe specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Tucholi. Wspólnie z młodzieżą gimnazjum w Śliwicach odwiedziliśmy dzisiaj Starostwo Powiatowe w Tucholi. Młodzież miała okazję zapoznać się z pracą starostwa, zarządu powiatu. Młodzież także miała możliwość uczestniczyć w próbie pracy Rady Powiatu. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w debacie na temat nowej ustawy oświatowej i zadawano bardzo dużo pytań. Okazuje się, że młodzież jest tym bardzo zainteresowana. Robert Ruta, starszy specjalista z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Dziś w Tucholi Rzecznik Praw Dziecka w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym oraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowany dyżur specjalisty, w trakcie którego osoby chętne miały możliwość uzyskania informacji o prawach osób najmłodszych, jak również zgłoszenia spraw do Biura Rzecznika Praw Dziecka. Wśród najczęściej poruszanych problemów były niestety sprawy związane z konfliktami okołorozwodowymi, okołorozstaniowymi i związanymi z tymi trudnymi sytuacjami osób małoletnich, które są niestety narażone na konflikty lojalnościowe, na utrudnienia w realizacji spotkań z rodzicami i z innymi osobami najbliższymi. Także wszystkie osoby, które chciałyby zgłosić sprawę do Rzecznika Praw Dziecka, zapraszam do kontaktu zarówno w formie mailowej, jak i pod numerem bezpłatnego dziecięcego telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka, numer 812 12 12. Społeczna Straż Rybacka na terenie powiatu tucholskiego istnieje prawie 20 lat, od 1999 roku. Zasadniczo Społeczna Straż Rybacka zajmuje się kontrolowaniem przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym. Kontrole te są przeprowadzane wspólnie z Policją i Państwową Strażą Rybacką. Dzięki częstej obecności nad wodami strażników Społecznej Straży Rybackiej powiatu tucholskiego zagrożenie kłusownictwem na dzień dzisiejszy uważam, że na terenie powiatu jest bardzo znikome. Tegoroczne powiatowe targi edukacji i pracy odbędą się 2 marca 2017 roku w hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi przy ulicy Warszawskiej 17. Jest to już trzecia edycja w tym roku powiatowych targów edukacji i pracy. Organizatorami tych targów są Starosta Tucholski, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi. Adresatami tych targów są wszystkie osoby poszukujące zatrudnienia, a także młodzież stojąca przed wyborem swojej drogi zawodowej. Wystawcami na targach będą szkoły z terenu powiatu tucholskiego, a także szkoły wyższe z Bydgoszczy i Chojnic, a także lokalni pracodawcy i agencje zatrudnienia. Serdecznie zapraszam pracodawców, którzy nie zgłosili jeszcze swojego udziału w targach. Zgłoszenia przyjmujemy do 24 lutego. Jest to też okazja dla pracodawców, aby zaistnieć w świadomości tych młodych ludzi jako potencjalny ich pracodawca. Dla młodych ludzi jest to również okazja zapoznania się z lokalnym rynkiem pracy. W czwartek 16 lutego młodzież ze szkół gimnazjalnych powiatu tucholskiego i sępoleńskiego rywalizowała ze sobą w konkursie poezji i prozy miłosnej organizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Tucholi. Laureatom oraz wyróżnionym 13 edycji tego międzypowiatowego konkursu nagrody wręczył członek zarządu powiatu tucholskiego Jerzy Kowali.
specjalna nagroda ufundowana przez Halinę Janowską-Giłka, wiceprzewodniczącą Rady Powiatu oraz kawalera Orderu Uśmiechu, trafiła do Natalii z Bliskiej z zespołu szkół w Żalnie. Gratulujemy serdecznie wszystkim laureatom i uczestnikom zmagań. Dzień dobry. Chcemy Was zaprosić ze Zgromadzeniem Wędrowniczym na maraton na orientację, na którym każdy będzie mógł wystartować razem z mapą na przygotowanych trasach i odszukiwać punkty kontrolne. Przygotowujemy dla Was trasy w zależności od tego, czy ktoś jest początkującym, czy zaawansowanym uczestnikiem. O długościach od 13 km, 25 lub dla najbardziej zaawansowanych 50 km. Mamy przyjemność, że nad tą imprezą patronat obejmie pan starosta, nasz pan starosta Tucholski. Zapraszamy wszystkich do Legbonda w drugi tydzień września, 8-10 września, gdzie się wszyscy spotykamy i skąd będziemy startowali, gdzie każdy dostanie mapę i będzie mógł sprawdzić lub nauczyć się swoich umiejętności posługiwania mapą. Więcej informacji znajdziecie na profilu facebookowym Zgromadzenie Wędrownicze. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi zajmuje się kształceniem dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturach ośrodka znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy oraz internat dla wszystkich chętnych wychowanków internatu. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda praca ośrodka, zapraszamy na ulicę Piastowską 30 w Tucholi.